Teraz aktualne pytanie. Burzyć czy nie burzyć? Ciąg dalszy sporu o pomnik czynu rewolucyjnego. Władze Rzeszowa, szukając sposobu na uratowanie monumentu, wystąpiły do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie pomnika do rejestru zabytków. Decyzji na razie nie ma. Jest pismo, w którym wojewódzki konserwator wyraża wątpliwość co do takiego wpisu. Jednoznaczne jest stanowisko IPN-u. Zgodnie z nową ustawą dekomunizacyjną pomnik ma być rozebrany. Pomnik czynu rewolucyjnego to pomysł pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Władysława Kruczka. Prace ruszyły w 1967 roku, a wykonawcą rzeźby był ówczesny rektor krakowskiej ASP Marian Konieczny, twórca warszawskiej Nike. Pomnik odsłonięto 1 maja 1974 roku. Niezmiennie od lat budzi spory i dyskusje. Zabytków historii się nie niszczy, a to jest już historia. Jednak niewiele takich symboli mamy w Rzeszowie, prawda? Pomnik niewątpliwie takim jest. Źle się kojarzy, że tak powiem. Zmienić po prostu jakąś nazwę, jakieś drobne szczegóły i powinno być w porządku. Może rzeczywiście, patrząc historycznie, można byłoby powiedzieć, że możemy go powiązać z takimi trochę ciemnymi czasami, jeżeli chodzi o nasz kraj. Ale nie widzę po prostu powodu, dla którego mielibyśmy wyburzać, tylko dla samego wyburzania. Wątpliwości w sprawie pomnika nie ma rzeszowski IPN. W ocenie instytutu powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. Jest po prostu monumentem upamiętniającym rewolucję, rewolucję komunistyczną, która pociągnęła na świecie ponad 80 milionów ofiar. Przypomina, czy też chce wiązać Rzeszowszczyznę z czymś, co było tak naprawdę złe i zbrodnicze. Nowa ustawa dekomunizacyjna to zupełnie nowy rozdział w sporach o rzeszowski pomnik. Nakazuje rozbiórkę, gdy obiekt w opinii Instytutu jest symbolem systemu totalitarnego. Od pewnego czasu Instytut Pamięci Narodowej zabiega o to, aby te pomniki zniknęły z przestrzeni publicznej w Polsce. Jako pomniki, które gloryfikują system totalitarny, system komunistyczny, odpowiedzialny za zbrodnie nie tylko na narodzie polskim, ale na wielu narodach, za śmierć milionów ludzi. Prezydent Tadeusz Ferenc zaapelował do Instytutu, by wziął pod uwagę opinię mieszkańców, a ci w większości, zdaniem prezydenta, nie chcą usunięcia pomnika. Były rzeczywiście badania prowadzone, pełniłem również dyżury i na 100 telefonów, 99 telefonów było, żeby pomnik pozostał, natomiast jeden telefon był negatywny. Działo się to kilka lat temu. I również w tej chwili uważam, że jest taka opinia mieszkańców, by pomnik pozostał. Prezydent nie chce odnosić się do argumentów historyków. Pomnik jest dla niego obiektem, który wpisał się w krajobraz miasta. Tu w ideologię nie chciałbym się włączać, mówić na ten temat, natomiast jak powiedziałem na początku, moim obowiązkiem jest reprezentować społeczeństwo, które mieszka w Rzeszowie. Ratunkiem dla pomnika w ocenie miasta mógłby być wpis do rejestru zabytków, dlatego miasto zwróciło się także z takim wnioskiem. Wojewódzki konserwator odpowiada, że taki wpis jest możliwy na wniosek właściciela terenu, a takim jest nie miasto, a klasztor Bernardynów. Pani konserwator ma wątpliwości w tej sprawie. Odpowiedzi przesłanej do miasta nie nazywa decyzją. Zwraca uwagę, że już 10 lat temu Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał opinię w tej sprawie. Nie uznaje tego pomnika jako zabytku, natomiast wskazuje jako ważny obiekt zaliczany do tzw. dóbr kultury współczesnej. Co to znaczy? Później w takim stanowisku opracowanym przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego ten pomnik został wymieniony wśród obiektów, które zasługują na ochronę, ale w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Zgodnie z nową ustawą za usunięcie obiektu upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny odpowiada właściciel nieruchomości, na terenie której znajduje się obiekt. Jeśli usunie go w ciągu roku od wejścia w życie ustawy, otrzyma zwrot poniesionych kosztów ze środków Skarbu Państwa.